O, co to? Czyżby korupcje wróciły? Hej, wszystkim z tej strony Kisa oraz... Oraz co? No, chyba wydaje mi się, że tym razem pobawimy się jeszcze trochę bardziej z programem, który rozwala Undertale na kawałki. Tak, to jest trzecia część korupcji Undertale. Tym razem zaczynamy od Snowdin oraz przejdziemy powoli do walki z nikim innym jak wielkim Papyrusem. Może jeszcze uda nam się go zaprosić na randkę? Kto wie? Dobra, zaczynamy. Ble, 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 ble. Ciekaw... Na Psablok przeszedł mutację. Super wiedzieć. Pomyśl o tym, jak wiele zabawy Andrzej mogła mieć tutaj. Czy ja chcę wiedzieć? Czy ja chcę wiedzieć, jaka to była zabawa? Czy naprawdę muszę to wiedzieć? Co za szkoda, że na powierzchni nie ma polityki. Oj, byś się zdziwił, ktokolwiek to napisał. Czyli Papyrus i Undyne mieli swoją... jakby to nazwać? Kłótnię, no nie małżeństwo, ale... Nie małżeńsko, ale... Chłopako-dziewczyną... Jezu! Partnersko, tak. Partnersko mieli kłótnię. Janda mi się tak z nim pożarła, że straciła dosłownie na niego głowę. To za tragiczny koniec! Jest to rozkład wystąpień. Komicy, tancerzy, Sans. Wygląda na to, że teraz jest przerwa. Ech, okej. Okay. A Matleton rzeczywiście miał taki zawrót głowy, że mu aż urwało też. Jestem niezręczny głupkiem, ta to jest... to jest... wiadomość o błędzie. Wow. Trafiłam w ukryty tekst, fuck yes! Ta kra wie, że coś się dzieje. Wie, że ja ją zbiczowałam. Nareszcie wie o tym. I wywala mi błędy. A to ciekawe. A więc mam nadzieję, że jednak Night Cream będzie bezpieczny do jedzenia, jeżeli nie zgliczało się także przepis. Ta trumna jest pusta. Jaka trumna? Bo to jest kamień? Więc gaduję, że Papyrus uznał, że kamień Sansa jest już na dobre martwy i postanowił uprawić mu pogrzeb. Nie wiem. Ciekawe. Dobra, idziemy walczyć, idziemy walczyć. Naprawdę ja tu za dużo gadam, idziemy walczyć. O, idziemy walczyć. Z Papyrusem! Słyszę głos kobiety. Czyli w tym ranie Papyrus się... Papyrus, tak? Papyrus zmienił płeć? Nie, mówię o Frisku! Albo może o Frisk, bo najwyraźniej to jest dziewczyna w tym... Ty akurat sobie wie, skoro słyszysz kobiecy głos. Słyszysz mój głos. Ta gra mnie słyszy. To się zrobi krypne. Ja ci przysięgam, że ciebie nie cięłam. Mama koza, poznajesz? Wow! Smutna. Smutna, ścięta. O, ścięta, ojej, biedny. Mama koza. Z kim będziemy dziś walczyć? Who's that Pokémon? On nie ma. Ona nie ma. Ech. A... Bo weźmy utknęli. Jest to mutacja. Czego? Jo, jesteś żywym dzieciakiem, co nie? Wiem, bo nie wnosisz koszulkę w Polski. W ogóle ciekawa ta podłoga. Normalnie jakby chodziła po szklanej podłodze. I mogę z wysokości obserwować las Snowdin. Ona jedzie? Kuźwa. Jednak ta gra pamięta, że walczyłam z Papyrusem, to mnie wkurza! Wiesz, którą stroną jest w lewo, to nie? No nie, nie, chyba wiem, no, umiem czytać kierunki. Sorry, jeżeli o to chodzi. Nie, no spoko, rozumiem. Spotyka się równych idiotów na świecie. Jest na tym napisane, weź je wszystkie. Weźmiesz to z gierka? Okej. Okay.
cukier, mleko, mleko, cukier oraz jajka. Na pewno znajdziesz je na... tej szafce z tyłu. Czyli generalnie mówisz mi, jak chcesz coś słodkiego, to sobie zrób samej. No i to nie przeszkadza. Z tego to mogą co najwyżej wyjść fajne naleśniki. Ja wolę nie wiedzieć, jakie są tam metody pieczenia. Są to z tych odgłosów. I złączyłem nasze dusze razem. What? Co do dusz? Czy... Przeczytałem każdą książkę. Spaliłem każdą książkę. Ło, czemu? Bo duch tam żył. Co, duch cię wystraszył w spalaniu książek, czy co? Teraz jest moja kolej. Spalę ducha. Spalę ektoplazmę, zbadam jak śmierdzi. Czy coś, nie wiem. Co mam robić ze spalonym duchem? Zapomnij, że o tym mówiłem. Spoko, to będzie między nami. Nakrętka spada i cały ketchup z opakowania wylewa się na twoje żarcie. Nazywamy ten stan upadłym. Jak idealnie dopasowany tekst, po prostu aż pięknie. To jest piękne. A ja nazywam ten stan zepsutym, bo właśnie zepsułeś moje jedzenie tym swoim ketchupem. Uważaj, jak go zamykasz. Ciekawsza piana w wodospadzie. Ta jeszcze ma wywieszone języki jaja. Bożeż! Nie! O, czy wy to widzicie? Przyczepi się do mnie flami. W swojej krypnej formie. Co to jest? Kuźwa. Spieprzaj mi stąd. Co, nie masz pieniędzy? A co cię to interesuje? Ale... Jestem bardzo zadowolona, że powiedziałaś tak. Nie powiedziałam nic, czy ja mam, czy nie mam. Nie zgaduj za mnie. Dlaczego będę mikrofalówka w dziwnych miejscach? Jeszcze się pomyliłem z krótkofalówką, a teraz z lądówką. Jestem geniuszem. Czy słyszałeś wcześniej o czymś takim, co się nazywa drzwi? Słyszałam, tylko nie widzę ich tutaj, więc mi tutaj nie upominaj za to, czy ja te drzwi zamykam, czy nie, bo tutaj nie ma czego zamknąć. Gdzie my dziś pójdziemy? Do Waterfall czy do Hotlandu? Może do Hotlandu, może zabierzesz mnie jednak swoim, jednym ze swoich pięknych skrótów. Dlaczego moim polem wyboru jest derpowy Flowey? To jest dobre pytanie. What? To jest po prostu najbardziej chyba krypne przejście. Czy wy to kuźwa słyszycie, to co ja? Ej, wy widzicie to co ja? Co ten przełącznik robi? Kto się nim bawi? No to sans na odległość. Kto tam wie? Sans to jest dziwna istota. Żeby kontrolować moce czegoś tam... Żeby kontrolować umysły, coś tam, musi być to gdzieś pod tymi papierami. Sans i Alfy z razem pracowali nad czymś, co miałoby przejmować kontrolę nad umysłami innych, czy coś. Ciemna nauka tam zresztą. Alfys ma swoją historię ciemnej nauki, więc kto wie? Nie mów mi więcej tego gówna. Czy ta gra właśnie każe mi kończyć? Gra zmęczyła się moim gadaniem i każe mi sobie stąd iść. Dziękuję bardzo. Najlepsi przyjaciele. Kara i... Jezu! Chciałam pokazać na Flowey'a i Karę, a odwrotnie to robię. To jest Kara, to jest Flowey, dziękuję bardzo. Czy ta gra mi to coś sugeruje? Prosto jeszcze czytaj. Czytaj. Czy czytać mieczem, czy czytać pistoletem? To jest pytanie.
Już pomijając, że nie mam najbliższego pojęcia, jak się czyta bronią. Ciuchy są bardzo ładnie złożone w środku. Okej. A jakbym czytała pistolet, no to co by mi przeczytał? Że wszystko jest zabałaganione? Masz moją morską herbatę? Tak. Narysowałaś się? Myślałam, że chcesz prawdziwą, ale okej, jeśli chcesz rysunek, to masz. No dobra, usiadamy i jedziemy dalej z progresem, tak. W międzyczasie czemu nie pójdzie zobaczyć doktora Alphys? Że wszystko wygląda raczej źle dla ciebie. Uff, jaki optymizm, ja nie mogę. Mina mówi R2. Jak w szkielety! Co? To się R2 do szkieletów, dobra. Tym trochę bezsensownym porównaniem kończymy dzisiejsze nadawanie na temat korupcji. Do widzenia!